Wielkie czerwone krople. Kiedy minęli Exeter, całe w kwiatach i kwinących krzewach, a szosa wynurzyła się spośród ostatnich domków przedmieścia, Joe zwolnił. Widzisz, powiedział, odrywając dłoń od kierownicy, wskazując las masztów, które zdawały się wynurzać z ziemi ponad dalekimi dachami, w tym porcie rzecznym po raz pierwszy odbyłem od brzegu i wypłynąłem na morze. Było to lat temu, chrząknął, nie mniejsza o to, ile to było lat. Nie mogę się przyzwyczaić do tego, że czas biegnie. Ciągle mam wrażenie, że życie zacznie się jutro, prawdziwe życie. Może dlatego, że jestem kawalerem. Człowiek, który nie ma rodziny, żony i dzieci, ciągle jeszcze znajduje się na progu istnienia. W związku z tym chciałbym ci zadać jedno pytanie. Jesteśmy już niedaleko, powiedziała szybko Karolina. Jeszcze niecałe pół godziny i zobaczymy Manbury House. Alex westchnął i skierował wzrok na drogę, która zakręciła miękkim łukiem na południe. Zaraz zobaczymy morze. Znowu uniósł rękę. Widzisz palmy? Niskie, nie tak jak w Honolulu, ale to jednak palmy. Karolino, nie dziwię się twojemu dziadkowi, że po półwiecznym pobycie w Indiach wybrał ten kawałek Anglii na miejsce stałego pobytu. Szczerze mówiąc, nie rozumiem absolutnie, dlaczego mając na tej zimnej, wilgotnej, mglistej wyspie tak cudowną okolicę, wszyscy nasi przodkowie nie walczyli dzień i noc o każdy skrawek Devonu. Ale nie walczyli. Woleli zamienić miecze na parasole. Czy nie sądzisz, że ja, który mogę pisać wszędzie, nie powinienem tu zamieszkać, kiedy wreszcie urwał? To chyba znakomity klimat dla dzieci, prawda? I gdybyśmy... Uważaj, zjechałeś na prawą stronę drogi. To nic. Rol sam odnajduje kierunek. Ale nie można mu w tym przeszkadzać. Słuchaj, Joe. Co, widzisz? To chyba morze, tam na widnokręgu. Nie myślę o morzu. Będziemy mieli po uszy morza w Mandalay House. Myślę o dziadku Johnie. Tak? Alex zdawał się zupełnie niezainteresowany tym tematem. Tak, to na pewno może. Słuchaj, czy sądzisz, że mu naprawdę coś grozi? Przecież jest już taki stary. Komu mogłoby zależeć na zamordowaniu go? I to w taki ohydny sposób. Mój Boże, zadałaś dwa pytania naraz. Nie, trzy nawet. Czy grozi mu coś? Nie wiem. Nie umiem ci na to odpowiedzieć w tej chwili. Fakt, że jest stary, nie ma tu nic do rzeczy. Zamordowano już całe legiony starych ludzi w naszym spokojnym, cichym kraju. I zapewne całe legiony ich jeszcze odejdą na tamten świat w przyszłości. Wyprawione do lepszego świata ręką niecierpliwych spadkobierców. A jeśli masz na myśli ohydny projekt zamordowania go, to nasz anonim proponuje trzy rozmaite sposoby. Zdaje się, że nie wybrał jeszcze właściwego, bo twój dziadek żyje. A przynajmniej żył jeszcze wczoraj, kiedy telefonowałeś do Mandalay House. Joe, wyprostowała się nagle, czy myślisz, że... Ależ nie. Niczego na razie nie myślę, ale przyznam ci się, że wolałbym już tam być. Nie lubię kierować się instynktem jak nasz przyjaciel Parker, ale mam wrażenie, że generałowi może rzeczywiście coś grozi. Dlaczego tak myślisz? Dlatego, że to Parker otrzymał list anonimowy, ale nie on, a twój dziadek prosi cię o skontaktowanie się ze mną. Mogło to być oczywiście spowodowane wizytą Bena w Mandalay House. Ale dlaczego twój dziadek wyrzucił policję za drzwi, jeżeli rzeczywiście się czegoś obawia? A przecież obawia się, jeżeli mnie wzywa. A może w Mandalay House stało się już coś, co generał uznał za tajemnicę, której nie chciałby powierzyć policji? W takim wypadku, nie mogąc sobie dać rady z nazbyt zawiłym problemem, pomyślał o mnie. Czytał moje książki, wiesz z prasy, że umiem rozwiązywać rozmaite kryminalne łamigłówki, a równocześnie plotka doniosła mu, że jestem w przyjaźni z tobą. Wziął więc za pióro i napisał do ciebie. A może dziadek także otrzymał jakieś anonimy? Może. Ale dziwne, że nie powiedział o nich Parkerowi, nawet jeżeli nie chciał korzystać z pomocy policji. Dowiemy się wkrótce. Droga prowadziła mostem nad linią kolejową i zakręciła na zachód wzdłuż wybrzeża odległej mniej więcej o 2 mile. Morze było wyraźne, widoczne z dala. Olbrzymia, zielonkawa płyta odbijająca blask słońca. Bliżej były pola poprzecinane wysokimi, granicznymi żywopłotami, kępy drzew i... Teraz w lewo, zawołała Karolina. Jesteśmy na miejscu, widzisz? Dotknęła palcem przedniej szyby. John zjechał z głównej szosy, wąską asfaltową drogą, ogromny Rolls ruszył w kierunku morza. Przed nimi na krawędzi lądu widniała zielona, rozległa kępa drzew, tworząca najwyraźniej wielki ogród. Widać dom! Karolina znowu niosła rękę. Wysokie czerwone kominy i spadzista linia dachu pokrytego ciemną dachówką ukazały się i zniknęły za ogromnymi dębami, kiedy samochód przybliży się do starego muru okalającego posiadłość. Za murem rosły potężne, wielosetne drzewa, których połączone korony odcięły resztę widoku od nadjeżdżających.
Kilkaset kroków przed bramą Joe zwolnił gwałtownie, zatrzymał wóz. Karolina rozejrzała się. Co się stało? Alex nie odpowiedział. Wychylił głowę przez okienko i przyglądał się przez chwilę łysawemu człowiekowi w ciemnych spodniach i białej koszuli przeciętej smugami purpurowych szelek. Człowiek siedział na krawędzi przydrożnego rowu i gorliwie zdawał się naprawiać trzymaną w ręce wędkę. Obok na trawie leżała szara tweedowa marynarka. Uniósł głowę, słysząc nadjeżdżający samochód, obrzucił spojrzeniem osoby w aucie i znowu zagłębił się w rozplątywaniu żyłki, która najwyraźniej odwinęła się z bębna. Pozdrowienia od Bena Parkera, Hicks, powiedział Alex półgłosem. Naokoło, aż do bramy posiadłości, ciągnęło się zielone puste pastwisko i nikt poza siedzącymi nie mógł usłyszeć jego słów. Człowiek uniósł głowę i spojrzał ze zdumieniem. Przepraszam pana, nie zrozumiałem. Jestem na wakacjach tutaj i nie znam dobrze okolicy. Jeżeli pyta pan o drogę, nie mogę niestety. Jeżeli nie możecie poznać mnie, Hicks, to nie poznacie także żadnego przestępcy. Joe roześmiał się cicho. Gdzież to się podziały wasze bystre oczy? Przepraszam pana. Siedzący mimowolnie rozejrzał się. Ten Rolls zmylił mnie. Pomyślałem, że to może jakiś lord, a nie, to znaczy chciałem powiedzieć, że miał pan zawsze inne, skromniejsze samochody. Proszę się nie przejmować, Karolina uśmiechnęła się. Dla mnie także było to zaskoczeniem. Dzień dobry, sierżancie. Dzień dobry, pan Obikon. Piękną mamy pogodę, prawda? Prześliczną. Nic ciekawego? Zapytał Alex. Jak dotąd nic, proszę pana. Czy pozostanie pan tam przez pewien czas? Wskazał oczyma bramę. Tak, jesteśmy zaproszeni przez pana generała Somervilla. Dzięki Bogu, westchnął sierżant detektyw Hicks. Mieszkałem pod Lwem i Koroną w miasteczku, 2 mile stąd. I opuścił głowę, żeby zająć się z jeszcze większą gorliwością rozplątywania swojej żyłki nylonowej. Wóz ruszył. Dwie potężne, rzeźbione połowy kraty stanowiącej bramę były otwarte. Czy to jedyny dojazd do Mandalay House? Zapytał Joe, wjeżdżając do parku. Tak, jest jeszcze maleńki port naturalny, gdzie dziadek John trzyma swoją motorówkę, a właściwie jacht motorowy, bo to wielka motorówka z kabiną i wszystkimi wygodami. Ale od strony lądu można się tu dostać tylko tędy. O ile oczywiście ktoś nie nadejdzie polami i nie przedostanie się przez mur. Jeden zakręt pośród krzewów, potem drugi. Z dala mignął oświetlony słońcem kort tenisowy i klomb pełen czerwonych kwiatów za drzewami. A potem nagle w całej okazałości wynurzył się ogromny stary dom, okryty dzikim winem, wznoszącym się aż po dach i oplatającym komin. John miękko przehamował i zatrzymał auto pośrodku podjazdu, tuż przed oszklonymi i okratowanymi misternie drzwiami wejściowymi. Jak gdyby na dany sygnał drzwi te otworzyły się i wyszedł z nich stary, wyprostowany człowiek ubrany w długą, ciemną szatę, na którą miał narzucony ciemnozłocisty kaftan. Jego okolona białymi włosami twarz była ciemna i lekko pomarszczona. Czanda! Zawołała Karolina. Otworzyła drzwi wozu, wyskoczyła lekko i rzuciła się na szyję stojącemu, który objął ją ramionami, przytulił do siebie, a potem wypuścił szybko, odsunął się o krok i złożył jej głęboki ukłon. Dzień dobry, malutka Karolino, powiedział doskonałą angielszczyzną, w której był tylko ledwie dostrzegalny cień obcego akcentu. Czy może powinienem odrzucić nieprzystojną poufałość i nazywać ją Miss Beacon? Jeśli zrobisz tak kiedykolwiek, zostaniemy śmiertelnymi wrogami. Znowu podeszła i ucałowała go w oba policzki. Po spokojnej, nieruchomej twarzy stojącego przemknął lekki uśmiech. Potem zwrócił się ku wysiadającemu z auta mężczyźnie. Pan Joe Alex, prawda? Generał Somerville prosił mnie, abym powitał pana w tym domu. Chcę was widzieć od razu. Powiedział mi, proś niech zaraz po wyjściu z auta przyjdą do pawilonu. Będę czekał na nich. Jeżeli zechcecie państwo zadośćuczynić jego woli, każę wnieść walizkę, odstawić samochód do garażu i będę czekał tutaj, żeby wskazać panu pokój. Bo panna Karolina uśmiechnął się lekko. Zawsze zajmuje swój, ten, w którym mieszkała, kiedy była nie większa niż ta róża. Wskazał dłonią niewielki krzew zakończony ciemnopurpurowymi kwiatami. Czy zechcesz zaprowadzić pana Karolinko? Oczywiście. Chodźmy, jeżeli dziadek koniecznie sobie tego życzy. Mam nadzieję, że nie będzie nas długo trzymał i zdąży się przebrać przed lunchem. Nie jedliście jeszcze, prawda? Przyjechaliśmy 1,5 godziny wcześniej niż przewidywałam. Ten automobil jest jednak bardzo szybki. To bardzo piękny samochód, powiedział Chanda uprzejmie. Nazywają go królewskim pojazdem, o ile dobrze sobie przypominam. Dziękuję panu. Alex pokiwał głową z wyraźną satysfakcją. Po takiej strawie duchowej mogę swobodnie nawet godzinę czekać na lunch Karolino. Ruszamy. Generał Somerville czeka. Tędy, powiedziała dziewczyna, wskazując wyciągniętą ręką. Pawilon stoi na skalnym cyplu, tuż nad morzem. Wróćmy na pewno z dziadkiem, Chando. Nie musisz chodzić do niego.
Stary Birmańczyk bez słowa skinął głową, odwrócił się i wszedł do domu. Odchodząc żwirowaną ścieżką, która obiegała klomp przed zajazdem, usłyszeli go wołającego coś przyciszonym głosem do jakiejś niewidzialnej osoby, zapewnie do kogoś ze służby. Weszli pomiędzy drzewa i ruszyli w milczeniu ku gęstej ścianie krzewów, spoza których dobiegł odgłos odbijanej piłki tenisowej. Jakiś męski głos zawołał coś wesoło, odpowiedział mu głos kobiecy. Joe pomyślał przelotnie, że głos ten należy do młodej kobiety. Meryl Perry albo Dorothy Snyder. Czy znasz kogoś z tych ludzi? Powiedział półgłosem do Karoliny. Mam na myśli gości generała Somervilla. Kiedy byłam tu po raz ostatni, prawie przed rokiem, nie było w Mandalay House nikogo z nich. Dziadek mieszkał wtedy zupełnie sam. Był u niego tylko jakiś francuski kustosz muzeum, zdaje się, z Luwru, ale miał odjechać dzień po mnie. Oczywiście słyszałam o profesorze Snyderze i o Jowetcie. To znany rzeźbiarz, jak wiesz. Dziwi mnie nawet, że zajmuje się u dziadka Johna takimi drugorzędnymi dla niego sprawami, jak problemy wytopu dawnych indyjskich rzeźb. Ale może przyciągnęło go tu coś jeszcze? Myślę o Meryl Perry. Ją jedną znam. Byliśmy razem na studiach, jest bardzo miła. Okrążyli z dala kort, nadal nie widząc grających i oddalili się szybko, gdyż ścieżka biegła teraz prosto ku morzu, które zaczęło przebłyskiwać po chwili z pomiędzy drzew. Park był tu niemal dziki i nie znać było na krzewach poszycia żadnej pielęgnacji ani zamiaru zorganizowania zjawisk przyrody w jakąś funkcjonalną kompozycję. Pawilon, powiedziała Karolina, dotknąwszy ramienia przyjaciela, i w tej samej chwili Joe dostrzegł maleńki budyneczek. Pawilon z szarego kamienia był oszklony. Tkwił jak gniazdo na ostrodze skalnej, małym naturalnym półwyspie o płaskiej powierzchni zawieszonej nad skałą, u stóp której zwolna przelewały się, pieniły z cichym sykiem niewielkie fale przypływu, pędzone ciepłym wiaterkiem nadlatującym z nad oceanu. Ścieżka biegła teraz jak po moście, po wąskim przesmyku okolonym dla bezpieczeństwa z obu stron żelazną poręczą, pomalowaną ciemnozieloną farbą. Drzwi pawilonu, przy których kończyła się droga, były otwarte. Przeszli jeszcze kilka kroków i Joe dostrzegł postać ludzką siedzącą przy stole i zwróconą twarzą ku drzwiom. – Hej, hej, dziadku Johnie! – zawołała Karolina i uniósłszy ramię, zaczęła wymachiwać ku siedzącemu. Byli coraz bliżej. – Jesteśmy, dziadku! Teraz musiał już słyszeć, jeśli nie był kompletnie głuchy, ale najwyraźniej nie usłyszał, bo nie drgnął. – Dziadku! – mimowolnie Karolina zatrzymała się. W pawilonie było ciemniej nieco niż na świeżym powietrzu, ale najwyraźniej wszystkie ściany budyneczku były oszklone, bo wnętrze nie stanowiło ciemnej plamy. W głębi było dużo światła. Joe przyspieszył, słysząc za sobą kroki dziewczyny, która ruszyła za nim. Na pewno śpi, biedaczek, jest już taki stary, powiedziała niemal szeptem. Ale generał John Somerville nie spał. Kiedy Joe Alex stanął w progu pawilonu, zobaczył, że przy stole w głębokim fotelu o wysokim oparciu siedzi bardzo, bardzo stary człowiek, ubrany w białą koszulę i narzucony na nią ciepły szlafrok. Głowę miał odchyloną ku tyłowi, oczy przymknięte, a w nieruchomej ręce spoczywającej na stole trzymał czarne wieczne pióro. Karolina zatrzymała się, głośno wciągnęła powietrze. Znieruchomiała. W dole szumiały cicho fale przypływu szemrzącego na głazach u stóp urwiska. Dziewczyna puściła nagle ramię Alexa, w które wpiła się palcami. Zrobiła krok ku przodowi. Dziadku, dziadku! Zawołała ze łzami w głosie. Nie wolno nam tam wejść, dopóki nie zjawi się policja. Powiedział to niemal mechanicznie, ale myśląc o tym, co mówi. Od chwili, kiedy stanął na progu pawilonu, oczy jego wpatrzone były w jeden punkt. Na białej koszuli siedzącego widniała purpurowa plama, pośrodku której tkwiła głowica złocistego sztyletu. Wybiegały spodnie zwolna ciężkie czerwone krople i opadały w dół, łącząc się w wąski strumyczek, który niknął w fałdach szlafroka. Złota figurka. On, zabili go, powiedziała szeptem Karolina. Dziadku Johnie, kochany, zabili go. Chciała wyrwać ją Aleksowi, ale Johnie puścił jej. Nie sądzę, żeby ktokolwiek zabił pana generała, powiedział swobodnie. Niech pan wyprowadzi Karolinę z błędu, inaczej staniemy się świadkami prawdziwej sceny rozpaczy. Zdaje się, że ma pan słuszność. Siedzący otworzył oczy i roześmiał się cichym, starczym śmiechem. Ale jak pan to odgadł? Ciało Karoliny zesztywniało nagle, potem dziewczyna zakryła twarz rękami. Czy to był żart? Zapytała łamiącym się głosem. Dziadek John żyje? Żyjesz, dziadku? Ależ oczywiście, że pan generał żyje. Gdybyś miała trochę wprawy w oglądaniu tego rodzaju widoków, zauważyłabyś, że rękojeść sztyletu tkwi ukosem w rozcięciu koszuli, że na stole stoi buteleczka z czerwonym atramentem, który od biedy może imitować krew,
ale jest trochę bardziej amarantowy. No, poza tym pan generał nie mógł zupełnie nie oddychać, prawda, panie generale? Trzeba przyznać, że w pierwszej sekundzie i ja straciłem głowę. Siedzący wyjął z wolna sztylet za koszuli i otarł poplamioną atramentem rękę o leżące na stole papiery. Zmarnowałem bardzo porządną koszulę. Znowu roześmiał się. Wstał z trudem, wpijając ciemno opalone, chude, pomarszczone dłonie w poręcze fotela. Chciałem się przekonać, czy jest pan rzeczywiście tak spostrzegawczy, jak głoszą gazety. Wybacz mi ten głupi żart, dziecko. Uśmiechnął się do Karoliny rozbawionymi szarymi oczami, ledwie widocznymi spod gęstych, siwych brwi. Starzy ludzie także miewają dziecinne pomysły. Gdyby Czanda wiedział, nigdy by do tego nie dopuścił. Jest przesądny, jak oni wszyscy. W stronach, z których pochodzi, nie wymawia się słowa śmierć. Ale wszyscy je znają, nie wiadomo skąd. Pan Joe Alex, prawda? Wyciągnął poplamioną rękę, którą Joe uścisnął lekko. Karolina otarła oczy. Jak mogłeś zrobić coś takiego, dziadku? Ja? Po prostu. Mówiłem ci już, że chciałem się przekonać, czy twój znajomy jest człowiekiem, za jakiego uchodzi. A po drugie, zyskałem jeszcze coś, może nawet ważniejszego. Widziałam twoją twarz, Karolinko. Właśnie tylko przerażona. Zmartwiła się bardzo, że stary Watt Somerville odszedł do swego stwórcy. Karolina opanowała się już. Och, sama nie wiem, powiedziała, siląc się na swobodę, chociaż głos załamywał jej się niebezpiecznie. Myślę, że nie bardzo by mnie to przejęło. I nagle rozpłakała się głośno, tuląc głowę do ramienia starego człowieka. No, no, daj spokój. Generał znowu roześmiał się, pogłaskał po włosach. Aleks pomyślał zupełnie racjonalnie, że śmiech ten był milszy, byłby milszy, gdyby Somerville'a ktoś naoliwił. Albowiem dźwięków przypominał bardzo odgłos zardzewianego, puszczonego niespodziewanie w ruch mechanizmu. Przygotowałem sobie na wszelki wypadek czystą koszulę tutaj, żeby nikt obcy nie dowiedział się o niczym. Nie chciałbym nikomu nasuwać niepotrzebnych myśli. Odwrócił się i ruszył ku małej umywalce, obok której wisiał ręcznik. Sądzi pan, że ktoś mógłby skorzystać z takiej inspiracji? Powiedział Johnny, ruszając się z miejsca. Generał poszedł do umywalni, odkręcił kran i nagle zakręcił go znowu. Czy sądzę? Nie wiem. Bardzo mi zależało na pana przyjeździe właśnie z tego powodu. Chciałem, żeby mi pan pomógł odpowiedzieć na to pytanie. Nie ma pan pojęcia, jak bardzo starzy ludzie kochają życie, o wiele bardziej nawet niż młodzi. Znowu się roześmiał. Karolinko, musisz się odwrócić, bo twój stary dziadek będzie próbował zmyć krew z serca. Mówiąc do siebie półgłosem, zdjął szlafrok i zaczął ściągać rozpiętą, poplamioną koszulę. Ponownie odkręcił kran i prychając zaczął się myć szybko i nieco niezdarnie. Karolina wysunęła się na zewnątrz i stanęła oparta o poręcz, patrząc w dół na pląsające między głazami języki piany. Była bardzo blada. Joe odwrócił od niej spojrzenie. Stuła raczej biurko, gdyż pod powierzchnią jego Alex dostrzegł dwie uczepione od spodu szuflady, pokryte był papierami. Z boku stała żółta figurka, migotliwa i lśniąca w blasku słonecznego promienia, który padał na nią przez skośne okno umieszczone w suficie pawilonu. Generał prychnął głośno i zaczął się wycierać włochatym ręcznikiem. Doskonale mi to zrobiło, powiedział, dysząc ciężko i zapinając drżącymi palcami guziki koszuli. Starzy ludzie powinni nie bać się zimnej wody. Doskonale działa na zbutwiałe, wyschnięte nerwy. Czuję się o 20 lat młodszy. Tak, możesz już wejść, malutka. Aleks wyciągnął rękę i chciał unieść lekko ze stołu figurkę, ale okazała się niespodziewanie ciężka. Mimo to podniósł ją i obejrzał pod światło. Weszła Karolina. Piękna, prawda? Ożywił się generał. Czteroleki Wisznu. Najprawdopodobniej IX wiek. Cudowna robota. Oczywiście anonimowa. Iluż wielkich artystów nie przeszło do historii. Dobrze, że chociaż część ich dzieł została zachowana. Podoba się panu? Bardzo. To złoto, prawda? Tak, oczywiście. Szczere złoto z pewnymi niewielkimi domieszkami innych metali. Znakomity wytop i forma, później nieco odkuta dłutkiem i wymodelowana na zimno, a jeszcze później wygładzona. Masa pracy. Nie zawsze artyści ich byli tak dokładni w stosunku do swoich zamiarów. Ale ten posążek musiał zdobić kaplicę władcy, a może świątynię, gdzie władca złożył go w podzięce. Zresztą wiem, gdzie był. Znowu zaśmiał się. To symbol boskości, walki z wszystko pożerającym czasem. Uznałem za słuszne postawić tę figurkę w tym miejscu, że pilnowała mojej pracy. Najbardziej interesuje mnie teraz właśnie walka z czasem. Opatrzność dała mi już go wiele, bardzo wiele, a potrzeba mi go jeszcze więcej. Jest kilka prac, które chciałbym skończyć. A nikt poza mną na tym jakże zainteresowanym sztuką świecie nie zna się na tych sprawach.
Na przykład ten profesor, jakże mu tam, Snyder, mój Boże, ileż teorii, ile uogólnie, a jak mało wiedzy o tym, co oni robili, jak robili, dlaczego robili właśnie takie posągi, rzeźby, płaskowe rzeźby i komponowali je tak, a nie inaczej. Po cóż gromadzić wiedzę, kiedy szuka się tylko systematyki przedmiotów, a nie próbuje myśleć o ich twórcach, nie zna ludu, w którego wyobraźni powstali ci bogowie i nie wie się, jakimi oczyma lud ten na nich patrzył. Bo chociaż dwóch ludzi spogląda na tę samą rzecz i widzi ją dokładnie tak samo, to jednak mogą, a czasem muszą widzieć ją zupełnie inaczej. Krawiec, patrząc na płaszcz koronacyjny monarchy, widzi tylko nitki i miejsca zszycia materiału. Kuśnierz dostrzega wyłącznie grono staje, a następca tronu nie widzi nic, gdyż myśli o tym, że kiedyś płaszcz ten okryje jego ramiona. Wszyscy widzą co innego, a to ciągle jednak ten sam płaszcz. Nasz kolej tutaj spogląda na posążki i myśli o metalach, z jakich są sporządzone, bo blask ich mówi mu tylko to. Jołet, który jest rzeźbiarzem, dostrzega ich formę. Ta ma amery, pery, szuka atrybutów boskości, wyobrażenia zwierząt i cech kultowych w zależności od układu członków. A tylko Chanda i ja widzimy bogów. Ale Chanda widzi ich w sposób naturalny, więc nie posunie dalej swego poznania. Ja staram się zgromadzić wszystko o nich. Rozumie pan, prawda? Wszystko. Nie można być historykiem, historykiem sztuki, rzeźbiarzem, duchownym, wierzącym, archeologiem. Każdym z tych ludzi z osobna. Prawdziwy uczony łączy cechy wszystkich tych osób, inaczej nie może uczciwie zabrać się do opisu i systematycznego wykładu o kulturze ludów, które go interesują. Wczuwać się. Prawda, Karolinko? Zawsze ci to miałem, nawet wtedy, kiedy byłaś dzieckiem. Być twórcą, odbiorcą i krytykiem równocześnie. Nie zapomniałam o tym dziadku Johnie. Karolina zwinęła jego poplamioną koszulę. Co mam z tym zrobić? Schowaj to jakoś, rozejrzał się. O, do tej teczki. A potem wyrzuć tak, żeby Chanda tego nie zauważył. Dba o mnie, jak gdybym miał 5 lat, a nie prawie 20 razy więcej. O czym mówiłem? A, mniejsza o to. A więc podoba się panu? Wyciągnął rękę i z niespodziewaną siłą uniósł lekko figurkę ku oczom. Piękna, prawda? Chodźmy. Mój żołądek mówi mi, że za chwilę lunch. Czy podasz mi ranę, Karolinko? Chanda zwykle przyprowadza mnie tu i odprowadza z powrotem. Myślałem nawet o fotelu na kółka, żeby się usamodzielnić. Ale to byłaby kapitulacja, prawda? Zupełna kapitulacja. Jeszcze całe lata dzielą cię dziadku od fotela na kółkach, powiedziała Karolina z przekonaniem. Chodźmy. Generał ujął ich oboje pod ręce i ruszyli zwolna grzbietem skalnej ostrogi ku bramie parku. Joe obejrzał się. Pozostawia pan tak tą złotą figurkę w pawilonie o otwartych drzwiach, panie generale? A któż by ją skradł? Nikt obcy tu nie zachodzi, a po drugie pawilon jest widoczny z domu. O, widzicie? Wskazał im ruchem głowy najwyższe piętro Mandalay House, wynurzające się ponad drzewami. Zresztą stoi na pionowej skale, a pod nią jest morze. Nikt tam by nie mógł dobić się, nawet przypadkiem. Można się tam tylko rozbić, gdy się nadpłynie z pełnego morza. A tylko jedna ścieżka prowadzi od strony domu. Zresztą nikt nigdy nie wtargnął na teren posiadłości. Gdybym się mógł czegokolwiek obawiać, to raczej piątej kolumny, to znaczy wroga wewnętrznego, bo tylko on wiedziałby o tym, co tu ma wartość, a co nie. Zwyczajnemu opryszkowi nie przyszłoby nawet do głowy, że taki stojący na stole posążek może być szczero złoty. Pomyślałby, że to jakieś pozłacane paskudztwo i nie tknąłby go. Był najwyraźniej w doskonałym humorze. Dochodzili już do pierwszych drzew, a szum fal w dole przycichł niemal zupełnie w ich uszach, kiedy na ścieżce ukazał się Chanda. Zbliżył się i powiedział, skłaniając głowę przed generałem. Za chwilę podadzą lunch, dlatego pozwoliłem sobie wyjść naprzeciw państwa, żeby się dowiedzieć, kiedy wydać dyspozycję kucharce. Znacie się już? Zapytał generał. Na pewno się już poznaliście. To Chanda, człowiek, którego mózg jest chyba częścią mego umysłu. Oderwaną od mego ciała, poruszającą się samodzielnie i stróżującą nad moimi uczynkami. Żyjemy tak długo pod jednym dachem i znamy się tak dobrze, że ani ona, ani ja nie potrafimy niczego przed sobą ukryć. Teraz na przykład Chanda myśli z lekkim niepokojem o tym, że kura pieczona, której biała pierś jest moim ulubionym przysmakiem, może zbyt długo czeka już i będzie nieco susza niż powinna być. Czy tak, Chando? Tak, panie. Chanda skłonił głowę i uśmiechnął się lekko. A gdybyś pozwolił mi zgadnąć, co myślisz w tej chwili, powiedziałbym, że rozbawiło cię i ucieszyło coś, o czym nie wiem, a poza tym, że praca twoja szła ci dzisiaj dobrze, co w sumie wprowadziło cię w doskonały humor.
Nie wspomnę przy tym o pojawieniu się panny Bikon, co cieszy najbardziej także i moją, nie mającą tu najmniejszego znaczenia osobę, jeśli podkreślając ten fakt, nie urażę przy tym innych twoich miłych gości, panie. Skłonił głowę w kierunku Aleksa, który uśmiechnął się, myśląc, że przed przyjazdem wyrobił sobie zupełnie inny obraz Czandy. Zamiast przysłowiowego, ślepo oddanego, milczącego azjatyckiego sługi, widział przed sobą człowieka posługującego się nienaganną angielszczyzną i zachowującego tak swobodnie, jak gdyby był członkiem rodziny. Tylko strój, opadający niemal do ziemi na ciemne, skórzane sandały, w które obute były bose nogi starego Birmańczyka, oraz pewna kwiecistość wymowy, choć ujęta jak gdyby w cudzysłów i najwyraźniej traktowana przez samego mówiącego nieco humorystycznie, przypominają ów teoretyczny model. Nikogo nie urazisz, mój drogi. Generał roześmiał się i ruszył zwolna ku domowi. Wszyscy wiemy, że ta młoda osoba wpada ci w serce przed laty i nie chce go opuścić. Gdybyś był o 40 lat młodszy, polecałbym Karolinę wzmożoną czujność. Na szczęście nie jesteś. Na szczęście nie jestem. Czanda rozłożył ręce, złożył je ponownie na piersi, skłonił głowę, idąc za posuwającą się noga za nogę trójką. Gdybym nim był, ty, panie, także byłbyś młodszy. Mielibyśmy mniej doświadczenia, ale czy bylibyśmy szczęśliwsi? Ja byłbym, gdybym miał 40 lat mniej, urwał na chwilę i poruszył głową, jak gdyby myśl uciekła mu nagle. Byłbym teraz w Mandalay. Ha! W Mandalay, gdzie przykazań brak 10, jak powiadał ten mały poeta z wąsikiem, który wygląda jak szczur, a miał serce tygrysa. Kipling. Oczywiście, mruknął Aleks do siebie. Kipling. Jak mogłam zapomnieć? Co mówisz? Karolina pochyliła się ku niemu. Nie dosłyszałam. O, nic. Niestety, Czanda otrząknął. Rzadko zdarza się w tym klimacie niebo bez jednej, chociażby niewielkiej chmurki. Generał nagle zatrzymał się i bardzo powoli, jak gdyby obawiając się, że zbyt gwałtowny ruch głowy mógłby uszkodzić mu szyję i pochylone plecy, odwrócił się. Co chcesz przez to powiedzieć? Pan Jowett i pan Cowley doszli, jak mi się wydaje, do absolutnego braku porozumienia i myślę, że już wkrótce nabrzmiała chmura i stosunków zapłonie ogniskiem błyskawic. Jeżeli mam być szczery, usłyszałam przypadkiem pierwsze grzmoty i dostrzegłem pierwsze błyskawice. Kiedy przechodziłem obok pracowni w parku, zrobił ręką nieokreślony ruch w kierunku gęstych zarośli rozciągających się w lewo, doszły mi przez otwarte drzwi słowa, których, o ile wiem, dwaj angielscy dżentelmeni nie okazują zwykle nadmiernej wzajemnej serdeczności. Generał wysunął dłoń spod ramienia Aleksa, machnął ręką i, odwróciwszy się, ponownie ruszył przed siebie, wsparty na ramieniu Karoliny. Jeżeli o mnie chodzi, dżentelmeni ci mogą sobie nawzajem poprzegryzać gardła, powiedział z przekonaniem. Ale chciałbym, żeby to się stało w dzień po ukończeniu wszystkich prac. Już niewiele czasu im zostało. Za 2 tygodnie zakończymy nasze eksperymenty, będę miał skompletowane dane do mojej książki i ostatnie 2 kopie posągów opuszczą pracownię. Wtedy rozbierzemy ten przeklęty piec, zwrócił się ku Karolinie. Kiedy wieje zachodni wiatr, cały dom jest pełen dymu. Ten piec hutniczy kopci, jakby w ogrodzie usadowił się wulkan. Ohyda. Zawsze nienawidziłem miast, bo nie znoszę zanieczyszczonego powietrza. A teraz sam sobie to wymyśliłem. Ale to tylko 2 tygodnie. A potem zasadzimy na tym miejscu różę Czanda. A panowie Cowley i Jowett niech idą do wszystkich hutniczych diabłów razem ze swoją miłością do tej jasnowłosej panienki, która wydaje mi się warta o wiele więcej niż oni obaj razem wzięci. Ale może niepotrzebnie interesujemy się ich osobistymi sprawami. Jak dotąd obaj wywiązują się doskonale z zadań, które im powierzyłem. I półgłosem dodał: Nic dziwnego, pieniądze są silniejsze niż niechęć. Zamilkł. Stella ukazał się dom i klomp płonący purpurowymi różami, na których tle dostrzegli młodego człowieka ubranego w szare flanelowe spodnie i białą rozpiętą koszulę. Szedł on w ich stronę szybkim, zdecydowanym krokiem. Nadciąga pierwszy zwiastun burzy, powiedział Chanda pogodnie i zrównał się z idącymi. Widząc generała w towarzystwie dwojga nieznanych osób, młody człowiek zwolnił. Karolino, pozwól, że przedstawię ci inżyniera Cowleya. W oczach Somerville'a zapłonęły wesołe błyski. Razem z panem Jowettem, którego jeszcze nie znasz, odgrywają w tym domu rolę diabłów, wyciągających widłami z ognia, co prawda nie dusze, ale bezduszne figury bogów. Pan Cowley, pan Joe Alex. Cowley skłonił się Karolinie i Alexowi. Widać było najwyraźniej, że jest zburzony i opanowuje się z trudem. Bardzo miło mi państwa poznać. Chciałem zamienić kilka słów z panem generałem, ale nie będę teraz przeszkadzał i pozwolę sobie zgłosić się po południu, jeżeli pan generał pozwoli. Znowu skinął głową i chciał ich wyminąć. Dokąd pan idzie, Williamie?
Zomer mi zatrzymał go ruchem dłoni. Za chwilę lunch. Przejdę się jeszcze przez chwilę po parku. Cowley spróbował się uśmiechnąć, ale próba ta wypadła dość żałośnie. Na pewno zdążę. Jeszcze raz skłonił lekko głowę w kierunku Karoliny i wyminął ich. Po chwili zniknął za zakrętem ścieżki. Zdaje się, że burza jeszcze nie minęła. Zomernir roześmiał się. Karolino, czy zechcesz zabrać pana Aleksa po południu na morze? Pogoda jest piękna, a chciałbym, żebyście trochę odpoczęli oboje po podróży. Z przyjemnością, dziewczyna spojrzała na Joe'ego. Jeżeli tylko motorówka nadaje się do użytku, a pan Alex zechce. Będę szczęśliwy. Pogoda jest jak wymarzona do kąpieli. O ile oczywiście, urwał i spojrzał pytająco na Zomerwilla. Jeżeli o mnie chodzi, nie krępujcie się, moi mili. Po lunchu sypiam 2 godziny. Prawda, Chando? Niestety, stary mechanizm wymaga coraz więcej odpoczynku. Czytałem gdzieś, że starzy ludzie potrzebują mniej snu. Absurd. Kiedy jest ciepło i świeci słońce, oczy same mi się zamykają. Czy wiesz, Karolino, dodał pogodnie, że marzę tylko o jednym, żeby umrzeć w tak upalny, słoneczny dzień we śnie, siedząc na tarasie, z głową opartą wygodnie na poduszkę, którą Chandra i ty umiecie wsunąć tak, żeby nie łamała człowiekowi grzbietu. Odejść cicho, spokojnie, bez hałasu. To byłoby najlepsze. W przeciwnym wypadku zatruję życie otoczeniu. Nienawidzę chorób. Znowu roześmiał się. Aleks spojrzał w prawo. Ścieżka, którą szedł poprzednio w stronę pawilonu, nadchodziły 3 osoby. 2 młode kobiety i mężczyzna. Wszyscy troje mieli w rękach rakiety tenisowe, a mężczyzna niósł siatkę z piłkami. Oto i nasz jakże systematyczny, wszystko wiedzący profesor Snyder z córką i przyczyną sporu w tym domu, panną Merrill Perry. Generał uniósł drżącą, szczupłą rękę i pozdrowił ją z daleka nadchodzących. Kruchość jego ciała i niesłychana żywotność umysłu zaczynały powoli fascynować Aleksa. 90 lat była to granica, którą tak niewielu ludzi przekraczało. A jeśli udało się to komuś, sprawa była przeważnie żałosna. Tymczasem John Somerville zdawał się nie rezygnować z atrybutów samodzielnego istnienia. Wszystko dostrzegał, że ze wszystkiego wyciągał wnioski i Joe zaczął być naprawdę ciekaw, jaka będzie najbliższa książka Somervilla. Lubił ludzi walecznych, a waleczność tego starego człowieka niewiele miała wspólnego z opryskliwością i żądliwością starego emerytowanego generała. I znowu odczuł, że rzeczywistość także w tym wypadku daleko odbiegała od modelu, który sobie wytworzył w wyobraźni. Dziadek John był zupełnie innym człowiekiem niż osoba, którą był gotów spotkać i z którą gotów był rozmawiać o właśnie o czym. Somerville nie dał na razie poznać, że naprawdę chce o czymkolwiek z nim rozmawiać. Może nie chciał mówić w obecności Chandy. Nadchodząca trójka zrównała się z nimi tuż przed drzwiami wejściowymi domu. Nastąpiła formalność przedstawiania sobie nawzajem obecnych. Joe z uśmiechem przesuwał oczyma po twarzach stojących. Byli jeszcze najwyraźniej rozgrzani walką na korcie. Gra w tak upalny dzień wymagała na pewno wielkiego wysiłku. A więc to był profesor Snyder, Reginald Snyder, jeden z największych znawców sztuki dawnych Indii. Musiał mieć około 50, ale wyglądał o wiele młodziej. A to oczywiście była jego córka. Zanim wymieniono nazwiska, Alex nie miał żadnych wątpliwości, która z młodszych dziewcząt nazywa się Dorothy Snyder. Była bardzo podobna do ojca. Ta sama pociągła, niezbyt piękna twarz, myślące szare oczy i wysoki, imponujący u kobiety wzrost. A to Merrill Perry, młoda uczona. Była mniej więcej w wieku Karoliny, może trochę młodsza. Ile lat właściwie miała Karolina? Znali się już tak dawno? Wszedł ostatni po stopniach i mijając drzwi zatrzymał się nagle na ułamek sekundy. Oczywiście. Znał jedną z tych twarzy. Widział ją już gdzieś przedtem. Ale gotów był dać głowę, że nazwisko było inne. Jakie? Gdzie to było? Potrząsnął głową. Musiało mi się chyba wydawać, powiedział do siebie w duchu. Ale z przeszłości nadbiegły ostre, gwałtowne sygnały. Znam ją? Znam ją! A jednak było to przecież niemożliwe. Nazwisko Merrill Perry nie mówiło mu nic poza tym, czego dowiedział się już od Parkera i z kilku zdawkowych słów generała Somervilla. Merrill Perry? Nie, na pewno nie. Ale może nazwisko to brzmiało kiedyś inaczej. Stracił nagle pewność. Młode kobiety bywają tak podobne jedna do drugiej w naszej epoce, pomyślał. Może został mi po prostu w pamięci obraz kogoś innego, kogo ona bardzo przypomina. Pomyślał o anonimowych listach otrzymanych przez Parkera i przygryzł wargi. Chociaż dzień był piękny, nie przybyli tu przecież Karolina i on na weekend. Nad Mandalay House krążyło być może widmo nieszczęścia. W
W tej sytuacji każde pytanie pozostawiające bez odpowiedzi mogło okazać się fatalne w skutkach. Dawno cię nie widziałam, Meryl, powiedziała Karolina, zatrzymując się wraz z innymi w holu. Świetnie wyglądasz. W naszym wieku to już komplement, Meryl Perry roześmiała się. Wyglądały obie tak dziewczęco, że profesor Snyder wybuchnął głośnym śmiechem. I któż tu mówi o wieku? Wy, moje panienki. Pokrzepiona na duchu idę się przebrać. Karolina skierowała się ku schodom, opierając dłoń na stojącej pod ścianą ogromnej rzeźbie, przedstawiającej Buddę w pozie kontemplacji. Czy nie jestem ci potrzebna, dziadku Johnie? Jesteś, zawsze, ale nie w tej chwili. Generał ruszył za nią powoli, wsparty na ramieniu starego Birmańczyka. Pokaż panu Aleksowi jego pokój. Umieściłem go w zielonym, gościnnym. Chanda odprowadzi mnie, jeżeli pozwolicie. Za 10 minut prosimy do stołu, czy tak? Zwrócił się do młodej pokojówki, która pojawiła się w otwartych, prowadzących w głąb domu drzwiach. Co mówi o tym pani Rowley? Kucharka czeka, panie generale. Pokojówka dygnęła zgrabnie. Wszystko już gotowe. A więc Karolina znała ją. I to od dawna. Joe westchnął. Musiałem się omylić, pomyślał. Tak, na pewno musiałem się omylić. I ruszył za Karoliną.